Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień naszej trasy, naszej jazdy po Polsce, gdzie rozmawiamy z ludźmi o problemach, które naprawdę ich dotyczą, o problemach, które są bardzo ważne. Wszystkie te problemy dotyczą tak naprawdę naszego życia codziennego, czasami spraw dobrych, czasami złych. Dzisiaj byliśmy w ośrodku opiekuńczo-terapeutycznym, bardzo nowoczesnym, gdzie świetnie przygotowani opiekunowie zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami, dziećmi chorymi, odrzuconymi przez swoje rodziny, swoich najbliższych, i gdyby nie pomoc państwa, samorządu i tych opiekunów, te dzieci żyłyby odizolowane, nieleczone, nie mające szansy na powrót do jakiegokolwiek życia, bo większość tych dzieci nigdy nie będzie mogła samodzielnie funkcjonować. To jest bardzo ważny problem i to jest problem, którym państwo musi się zajmować, bo myślimy o dzieciach zdrowych, o dzieciach, które mają rodziny i mogą świetnie funkcjonować, ale także jest ta bardziej smutna strona naszego życia i są te dzieci, które bez pomocy państwa, bez pomocy samorządu, a co najważniejsze, bez pomocy osób bardzo zaangażowanych, nie dadzą sobie rady w życiu. Potem następna podróż, zakład aktywizacji zawodowej, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą poczuć wartość pracy, mogą poczuć, że są pełnoprawnymi obywatelami, że dzięki wsparciu i stworzeniu odpowiednich warunków mogą pracować i być samodzielni. To jest strasznie ważne, bo my mówimy o pracy jako wartości, o szacunku do pracy, ale praca dla tych ludzi to jest taki powrót do życia społecznego, do uczestnictwa w naszym życiu społecznym. Rozmawiałam dzisiaj także z prezydentem Szczecina o problemach także dnia dzisiejszego, o edukacji, o kosztach reformy minister Zalewskiej i o skutkach, jakie przyniosły one wszystkim samorządom. Rozmawialiśmy także o zadaniach, które państwo narzuca na samorządy, nie kierując za tym odpowiednich środków. I to są problemy ludzi, na które ludzie chcą z nami rozmawiać, i to na razie dzisiejsze pierwsze etapy naszej podróży. Czy są pytania? Dzień dobry, Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Pani Marszałek, mam pytanie do Pani. Czy Pani zdaniem Krzysztof Brejza powinien być szefem sztabu Platformy Obywatelskiej w tych wyborach? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, w żołnierskim skrócie, jakby Pani powiedziała, jaki Platforma Obywatelska ma pomóc, żeby uzdrowić polską służbę zdrowia? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie. Krzysztof Brejza jest szefem naszego sztabu i do końca kampanii szefem naszego sztabu będzie, jest dzisiaj w trasie, pracuje z naszymi kolegami, posłami, prowadzą kampanię. Drugi temat, służba zdrowia. Zapowiedziałam wczoraj, że całą konferencję i całą trasę przygotujemy dotyczącą służby zdrowia, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, co dla nas jest bardzo ważne. Po pierwsze, chcemy zwiększyć środki przekazywane na służbę zdrowia do 6% PKB, bo uważamy, że muszą te pieniądze się zwiększyć. Po drugie, chcemy pomóc lekarzom, żeby mieli więcej czasu na pracę i rozmowę z pacjentami, żeby mieli więcej czasu na leczenie, to znaczy musimy ograniczyć biurokrację. Czas powinien być przeznaczony na pacjenta, tutaj lekarzy od tego trzeba odciążyć. Trzeba także wspomóc funkcjonowanie służby zdrowia. Musimy zadbać o to, żeby młodzi lekarze chcieli zostać w naszym kraju. Stąd propozycja stypendiów przyznawanych przez samorządy, żeby zatrzymać lekarzy w danym regionie. Rozmawiamy także o tym i planujemy skrócenie czasu opieki na SOR-ze, bo to musi być, nie może być osoba czekać kilku godzin, to musi być 60 minut i 21 dni do lekarza specjalisty. Ludzie chorzy nie mogą czekać. Lekarz prowadzący musi przejąć nad nimi opiekę i kierować ich już, żeby czuli się bezpiecznie, że ktoś wie, do jakiego lekarza, w jakim tempie musi być skierowany. Ale o służbie zdrowia będziemy rozmawiać na następnej konferencji. O tym będziemy zrobili dużą konferencję. A gdzie jest Sławomir Nitras? Bo jest liderem listy, a nie widzę tutaj lidera listy. Takie pytanie, czy coś się stało? Dzisiaj pół dnia spędziłam z panem Sławomirem Nitrasem i proszę się nie bardzić. Jest w naszym zespole i na pewno pan go za chwilę gdzieś tu zobaczy. Pani redaktor tutaj nie da.
Tak, problem z zadłużonych szpitali to rzeczywiście jest poważny problem. Wczoraj byliśmy w szpitalu, który jeszcze kilka lat temu był najbardziej zadłużonym szpitalem w Polsce, ale dzięki mądrej pomocy państwa, to było za naszych czasów, ten szpital został odłużony i teraz świetnie funkcjonuje, może się modernizować, przyjmuje pacjentów, więc trzeba dla każdego szpitala stworzyć warunki do tego, żeby to zadłużenie z nich zeszło, ale do tego także potrzebne jest jednak inne finansowanie. Nie może być tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia wyznacza twarde ryczałty, które nijak się mają do potrzeb pacjentów i do tego, co dzieje się w szpitalach. Natomiast mafia lekowa to jest bardzo poważny problem i dziwię się, że przez te 4 lata, a wiadomo było o tym, że to się dzieje, bo już sygnały już było parę lat temu, rząd polski z tym nic nie zrobił. Potrzebna tutaj jest bardziej transparentny przepływ leków, nadzorowanie wydawania recept. To wszystko można zrobić, tylko po prostu trzeba to chcieć zrobić. Tak, mamy i na pewno Państwo znają moich kolegów, którzy działają w Sejmie, w takim zespole do spraw zwierząt. Na pewno to, co się dzieje, dużo zrobiliśmy, jednak zwierzęta przetrzymywane w domach muszą być szanowane, nie mogą być psy na łańcuchach, zwierzęta muszą być zapatrywane do wody karmione, ale mówimy także o zwierzętach hodowlanych, których warunki hodowli także muszą wyglądać inaczej. Myślimy o tym, żeby odejść od hodowli zwierząt futerkowych, bo to jest nieludzki proceder. I o tym wszystkim myślimy, trwa dyskusja i mamy ciekawe propozycje, ale ponieważ dzisiaj rozmawiamy na inny temat, o zwierzętach, będzie kolejna trasa, będą moi koledzy, ja powiemy dokładnie, jak to sobie wyobrażamy, ale każdy z nas, kto ma zwierzęta, wie, że należy o nie dbać i nie można skazywać na cierpienie. Wydaje mi się, że w ogóle trzeba się nad tym zastanowić i moim zdaniem najlepszy byłby tutaj system mieszany. Ale też na następną opowieść o emerytach i rencistach będziemy mieli całą trasę przygotowaną dla seniorów. Ja przede wszystkim chciałam poprosić przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, żeby na moim billboardzie, który wszyscy znają, nie umieszczali hashtagu Silni Razem, bo tego hashtagu na moim billboardzie nie ma, a na konferencji na ulicy Nowogrodzkiej tak został zaproponowany mój billboard, więc bardzo bym prosiła nie zmieniać treści i wyglądu mojego billboardu. A do wszystkich, którzy piszą i chcą nam pomóc w kampanii i używają hashtagu, to proszę, żeby uważali na słowa, bo ja apeluję do wszystkich. Uważajmy, co piszemy, jak mówimy, nie rańmy nikogo, a co najważniejsze, nie oszukujmy i mówmy prawdę. Czyli jest to Państwa oficjalne hasło, czy nie? A jeżeli nie, to jak ja jest... bardzo proszę, żeby nie zmieniać mojego billboardu i nie dopisywać mi słów, których nie używam. Dziękuję bardzo. I do wszystkich apeluję, uważajmy na to, co piszemy na Twitterze, niezależnie jaką opcję i do kogo mamy sympatię. Ludzie to czytają. Apeluję do wszystkich. Zastanawiajmy się, co piszemy, nie rańmy ludzi i piszmy prawdę. Drugie pytanie, sprawdzaliśmy dzisiaj Wasz gabinet cieni w internecie. Tam jest 51 nazwisk, między innymi jako szef gabinetu dalej jest pan Schetyna, jest tam Stanisław Dąbrowski. Wśród 51 nazwisk nie ma nazwiska Kinga Wapońska. Jak będzie wyglądał więc pani rząd, kiedy się o tym dowie? O tym, jak będzie wyglądał mój rząd, dowiedzą się Państwo w odpowiednim czasie. Natomiast gabinet cieni, kończy się kadencja i zakończył swoją pracę. Przez 4 lata moje koleżanki i koledzy pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny pracowali, przygotowywali projekty ustaw, które chcemy wprowadzić po wygranych wyborach. Przygotowywali także ustawy, które niestety zostały zamrożone w Sejmie i nie ujrzały światła dziennego. Ich praca jest bardzo poważna, ma bardzo dobre rezultaty i my ten dorobek gabinetu cieni wykorzystamy po wyborach, więc proszę się nie dziwić, że nie ma tam mojego nazwiska, bo jestem wicemarszałkiem Sejmu i w nim nie pracowałam. Teraz mam inne zadania i wszystko się zmieni. Się pani od tego.
A ja się odcinam od tego, że na moim billboardzie celowo Prawo i Sprawiedliwość umieszcza hashtag, który tam nie był umieszczony i wmawia ludziom, że to jest mój hashtag. To nie jest mój hashtag i ja go na moim billboardzie nie mam, więc proszę, żeby nie umieszczać go, bo to także jest granie fair i nieuczciwa i nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli ktoś apeluje do mnie, żebym używała właściwych słów, ja je używam, ale proszę, że te osoby, które do mnie apelują, żeby także stosowały się do reguł gry. I apeluję do wszystkich, którzy używają dowolnych hashtagów. Uważajcie na to, co piszecie, starajcie się ludzi szanować i pamiętajcie, że te wszystkie wpisy zostają, ktoś przeczyta, żebyście się potem nie musieli wstydzić. Znaczy, sędziowie powinni świecić przykładem. To są osoby zaufania publicznego i wydaje mi się, że to jest zadanie dla komisji dyscyplinarnej w Sejmie. No, sędziowie nie mają prawa używać takiego języka. Nie ma żadnego wytłumaczenia, że ktoś, kto potem ma osądzać ludzi i oceniać, zachowuje się w sposób, który wszyscy uważają za niegodny i niewłaściwy. To jest zadanie dla komisji dyscyplinarnej sędzi, która powinna szybko podjąć decyzję. Ile dni jestem w tej kampanii? Czekamy cierpliwie, pracujemy, sądząc po tym, jak jesteśmy przyjmowani przez ludzi, jak rozmawiamy. Te sondaże się ruszą niedługo. My czujemy pozytywną energię ludzi i jest dobrze. Ja nie przeczytałam jeszcze do końca całego programu Prawa i Sprawiedliwości. To jest program bardzo opisowy i rzeczywiście na te pytania, o które pytają nas ludzie, nie znalazłam rozwiązań. Słyszałam bardzo kilka razy wymienione nazwisko Donalda Tuska. Nie wiem, od kiedy to w programach umieszcza się nazwiska konkurentów politycznych. To jest jakiś nowy obyczaj. Nie wiem, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, bo tyle razy zapowiadało, że czegoś nie zrobi, a potem robiło, więc ja mam małe zaufanie. Zobaczymy, co będzie. Kampania w toku. Wszystko się jeszcze może wydarzyć. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Do widzenia.